Niech mówią, co chcą i wierzą lub nie, ale Święty Mikołaj istnieje. Przekonały się o tym dzieci z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Dostałam karty Pokémon, no i przytulankę Pokémon i zabawkę dinozaura. A ja dostałam mikrofon, taki jakieś, nie wiem, jakieś kryształy 3D czy coś takiego, tego miśka i ołówek. Bardzo trafione prezenty, bo się nawet tam ostatnio popsuł mikrofon, nie? Także jakby ktoś nam czytał w myślach. No wiadomo, Mikołaj. W tego świętego Mikołaja przebiera się pan marszałek województwa i przychodzi do szpitala często z różnymi sprawami, z dotacjami, ale do dzieci przychodzi zawsze regularnie, co roku 6 grudnia. Ma to efekt terapeutyczny, co widać po osobach obdarowanych. Urząd Marszałkowski co roku pamięta i staje na wysokości zadania. Od X lat, od bardzo dawna, w każdym roku losujemy oddziały, do których pan marszałek trafia. W tym roku wylosowana została chirurgia i oddział onkologiczny. Tych paczki otrzymuje każde dziecko stosownie do wieku, do płci. Sam pomysłodawca akcji wie, jak duże znaczenie ma dla dzieci świat zabawek. Dlatego w sposób przemyślany, odpowiedzialny i konsekwentny podarunki zostały dobrane. Bo jak patrzymy na te prezenty, to one są i o charakterze Lego, i elektronicznym, i w nowej takiej szacie mody prezentowej, więc to na pewno stwarza taką sytuację, gdzie dzieci zapominają o swojej chorobie i myślą, żeby jak najszybciej do domu wrócić. Dobro wraca. Urząd Marszałkowski pomaga i sam wsparcie otrzymuje. To nie koniec dobrych wiadomości. W dniu wczorajszym, a dzisiaj można było to ogłosić, uzyskaliśmy notyfikację naszego regionalnego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 z bardzo dużą kwotą, bo to jest miliard, prawie 800 milionów euro, więc jak do tej pory największa możliwość dofinansowania w akcesji i spodziewamy się niedługo potwierdzenia formalnego i przygotowywania się do rozpisywania konkursu w następnym roku. Także Mikołaj odwiedził również Urząd Marszałkowski. I jak tu nie wierzyć w świętego Mikołaja? Przemyślmy temat raz jeszcze. I w Wigilię brodaty starzec prezenty roznosi, niegrzecznych niedowiarków omija, a zasłużonym dary niesie.